Dobra, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w. Zobaczymy, czy nam się uda. W Rage. Dobrze, wróciłeś. Twoje zdolności bardzo się przydadzą. Jest mały problem na północy, który ktoś musi sprawdzić. A ten ktoś to jestem ja. O co chodzi? Bandyci kopią w kraterze na północ stąd. I plotka głosi, że rafinują czysty feldryt. A w ich rękach to niebezpieczna rzecz. Chcę, żebyś udał się tam na górę i rozejrzał się. Zdobądź mi próbkę tego, co bandyci wytwarzają. Jasne. Czeka cię bardzo długa podróż. I to przez niebezpieczne tereny. Upewnij się, że jesteś naprawdę dobrze zaopatrzony na drogę. Tak jest. Hello. Lecimy. Powodzenia, przyjaciel. Spoko. I jedziemy na pustkawia, gdzie może w sumie wam lepiej pokażę ten cały nagle ulepszenie naszego zderzaka. Zobaczycie, jak teraz będzie wyglądał nasz kupino. Wysiądźmy. O. No, ten zderzak jest zajebisty. Czekajcie. Sobiewany screena naszego pojazdu śmierci. Okej. Jedziemy. Oh yeah. Oczywiście moje słuchawki głupieją, zgłosiłem na maksa. Co, w poprzednim odcinku trochę gadałem o XCOMie 2 i w sumie mam kolejną Jedna rzecz mnie wkurza w tym XCOMie 2, to, że oni się nie postarali o głosy postaci. W sensie takim, że pierwszy XCOM, czyli ten XCOM Enemy Unknown, ten po prostu wiecie, odświeżone te XCOMy, to miał masę paczek językowych, czyli po prostu mogliśmy naszemu jakiemuś żołnierzowi dać na przykład język tam, tak załóżmy, na przykład niemiecki, i on gadał ciągle po niemiecku do nas, tak? Albo włoski, takie tam różne. Nawet był tam język rosyjski. I z XCOMie 2 my mamy angielski, włoski, hiszpański i niemiecki. I to wszystkie języki. Nie ma żadnego rosyjskiego, czy tam nawet japońskiego, bo chyba był w japoński w XCOMie tam Enemy Unknown, czy w Enemy Within, już nie pamiętam. Po prostu były takie opcje, możliwości, ale niestety, no... Twórcy dali dupy. Po prostu oni chyba na szybkiego bi, nie pomyśleli o jakichś dodatkowych językach. Ja bym się cieszył bardzo z rosyjskiego jakiegoś. Bo lubiłem mieć jakiegoś, nie wiem, rosyjskiego snajpera czy coś. No dobra, mieli już kręcenia tych kółek. Jedźmy na misję. Oho, mamy przeciwników do zabicia, tak? Gdzie mi ty spierdałaś? Czemu tam na kurwa? Nie ma innego? Nie ma kolejnego? I nie ma jeszcze kolejnego. Alright. Kupino kontra oni. Nie mieli żadnych szans. Bardzo to też robocik jest śmieszny, ten latający. O kurde. Ej, przecież zapomniałem. Mam tarana. Nie wiem, jak to taranem wjechać w nich. Ta budowa taranu jest zajebista. Widać, że my to jedną bardzo porządnie. Dobra, jeszcze mamy ten miotacz wstrząsowy. Ja ci dam, chodź tu. No chodź tu, kozaku. Chcę sobie przetestować to. Okej, okay, dobre to. Lubię to. Aha, nie trafiam oczywiście w niego. Bandytów.
Ej, przecież to są bandyci ci, ukryci, tak? Wiesz, że oni się chyba znają na tym sprzęcie. Londę znalazłem. Szkoda, że można wziąć się teraz do ręki i przypieprzyć komuś. Bang. Bang. Masz tu próbowy. Dawać mi to wszystko. Dajcie wszystko, co macie. Dawaj próbkę. Come on. Wow, próbka fetytu ładna. Świeci i mieni. Ech. Na ziemię. Lećmy sobie. Wsiąść do naszego wozu. Gdzie mam te zestawy naprawcze tu? Wow, ledwo naprawił. Tylko na wyścigach to szybko naprawię, tak? Okej. Nie, ale ta budowa terenu jest tu zajebista. Naprawdę tu widać, że była katastrofa, że naprawdę tu wano meteoryt. Czy coś. Dang, te skały. Rany boskie. Jaki wysiłek tu musiał być. Kuźwa, żeby coś takiego zrobić. Kurde macie. Budowa terenu zajebista. No dobra, wróćmy do naszej misji. Jedziemy z tym koksem. Hello. Nie będziecie się nigdy nie nauczą. Ciekawe, czy to na nich zadziała? Nie, szkoda. Dobra, przynajmniej jest tak chyba załatwiliśmy. Pseudo. Oh yeah. O tak. Kupino jest najlepsze. Bardzo mi się podoba ten kupino. Jakoś tak. Może ta budowa tego kupina mi się bardzo podoba. Naprawdę. Strasznie lubię to. Da nam wszystkim wiele korzyści i otworzy biznes na niegdyś niebezpieczne rejony. Okej. Wspólna praca daje korzyść. Burmistrzu, mam to, co prosiłeś. Znaczy, że dobrze cię oceniłem. Wiedziałem, że ci bandyci coś knuli. To właśnie dowód. Ale cokolwiek tu przywiozłeś, jest to na pewno groźne. Chcę, żebyś zabrał to do kogoś, kto nam powie, co to jest i co do cholery powinniśmy z tym zrobić. Jasne. Stary Kwazir żyje sam jak palec, ale jest bystrym gościem. Zanieś mu tę próbkę. Rzuć na nią swym okiem, przetestuje i powie nam, co knują bandyci. Uprzedzę Kwazira o twojej wizycie. Staruszek nie zwykł rozmawiać z niezapowiedzianymi gośćmi. Okej, dobra. Idę. Ale w sumie... Tak myślę, czy by nie zacząć już... Nie no, w sumie do DLC-ka mamy... wyżonego pojazdu, co? Z pojazdem. Dobra. Jedźmy na pustkowe do Kwazira jakiegoś. Nie, to będzie mój ostatni odcinek. O niestety. Trochę będę miał do wysyłania. Okej.
Oh yeah. Ja tu mam farta. Okej, dobra, idziemy. Dalej. Uhu! Yeah. Jak one, kolejni bandyci, co? Już na to śmiecił. No, on się trochę przydaje. Nie powiem. Gdzie mi każe jechać? Przecież... A, quasi jest tam gdzieś na dole. Dobra, dobra, dobra. Okej. Przestań dominować. No. Tu. No. Bierzę bandytów. Nie ma. Cyk. Dzień dobry. Dobra. Ty. Idziemy do Quasira. Wejdź do windy. Trzymaj ręce przy sobie. Dobrze. Boże, spokojnie. Quasirab. Dzień dobry. Halo. W porządku. Zobaczmy, co tam masz. Połóż to na ladzie i zobaczmy, co tak zmartwiło Claytona. Proszę. Biedaczek. Smutny. Ciekawe. Eltryt. Dobra, muszę przeprowadzić testy. To trochę potrwa. Ale ty również ciekawie wyglądasz. Jest w tobie coś innego. A mianowicie? Cię złapie i nie będziesz mieć nic, co im się przyda, wtedy zginiesz. Jesteś częścią starego, a nie nowego świata. Oczywiście są ludzie, którzy im się stawiają, ale jest ich niewielu. Zwą się ruchem oporu. Nie twierdzę, że posiadam szczególną wiedzę na ich temat, ale oni istnieją, walczą w małych bandach i może tylko byłbyś im przydatny. Udało ci się przeżyć. Musisz posiadać cenną umiejętność przetrwania. Ale długo nie wytrzymasz w strzelaninie z władzą z tym standardowym defibrylatorem w piersi. Mogę ci dać ulepszenie do niego. Coś, co dłużej cię utrzyma przy życiu. Ale będzie wymagało od ciebie małego wysiłku. Widzisz, nie mam tu potrzebnego sprzętu. Ale znajdziesz to, czego...
czego ci trzeba w mieście umarłych. Jasne, spoko. Jak wkrótce zobaczysz nazwa w sam raz. Po środku miasta znajduje się szpital. Byłem dumny, że w nim pracuję. Póki badania nie obrały bardzo złego kierunku. Nie widziałem wszystkiego, co się tam działo, ale słyszałem plotki. Teraz jest otoczony przez ogromny mur. Pełen żyjących wspomnień strasznych czynów tam popełnionych. Udanie się tam i z powrotem nie będzie łatwe, ale bez ulepszonego defibrylatora nie przetrwasz następnego tygodnia. Powiem jedno, nie masz żadnego wyboru. Okej. Szpital usytuowany jest pośrodku miasta. Odnajdź drogę do piwnicy. Szukaj czegoś związanego z programem Arka. Tam powinno być to ulepszenie. Ach tak, prawie zapomniałem. Jedyna droga do miasta prowadzi przez kanały poza murami. Powodzenia. Zawsze ten robocik mi się podobał. Jak coś na quasi mówił, to on zawsze tam kiwał głową, albo coś tam kręcił główką. Tak kiwał, kręcił. Czasami na niego spojrzał, albo na mnie spojrzał. To było fajne, ten robocik na ramieniu. Okej. Oh yeah, wracajmy. Jedźmy do miasta umarłych. Jasne. Jak jeśli kolejni bandyci będą, to chętnie ich skasuję. O, dźwięki się zepsuły. Tak je. To nie żyje. Coś się dźwięki zacinały. A co zrobić? Oj, shit. A, tam się nie dostanę tak, o. Dobra. Usiądźmy i idźmy tędy. Przez kanały. O tak, czas na małe trochę apokaliptyczne wizje. Apokaliptyczne miasto. No jak widzicie, mamy... Ciekawy, mieliśmy koncept mutanta. Dobra, idźmy. O, tu nic nie ma. A może wam pokażę te śmiecioserie. Na jakimś mutancie. Już tutaj mamy. Tak wygląda śmiecioseria. Masz w plecy gnoju. Jak mnie rzucił? Tu. Masz coś przy sobie? 5 dolarów aż. Wow, nice. Bogatyś. Spadaj z tym maciubą. A. Coś tam wielkiego chodzi. Jak zerwał wnóżkę. Hello. O, rękę mu chyba wyrwał. Nie, myślałem, że mu rękę zerwałem, a jednak nie. Planty, masa amunicji. O. Nie chcesz naboju? Okej, okay. Osiennego. Najlepiej szczebę mieć wyciągniętą. O. Wielki mutant. Zniszczone miasto. Miasto umarłych. Tam coś płonie. Tak oto wygląda miasto umarłych, drodzy państwa. Jakieś mutanty słyszeć. Hello. A,
Masz to. O, butelka. Okej. Dobra. Okej, mamy niezwykłego przyjemniaczka tutaj. Z wielkim dziwnym działem. Ała. Po głowie. Wow. To było bolesne. Żyj to. Co powiesz na mój wyszok z kałacha? Chyba sporo pocisków przyjmujesz, kościół. Gin. You are dead. I nic przy sobie szmatu nie miałeś? No tak. Tu nic nie ma. Dobra. No, możemy iść dalej. Tylko sobie weźmy tu. A nie to. Chciałem szczerbę wziąć sobie. Kurde. Też piękny widok. No, zniszczone miasto. Dobra, ja tu zaraz będę kończył. Spadaj z tą męką. Wielki mutanci jeden. Wojska, amunicja. Zawaliło się coś tu. Hello. Okej. Dobra. Chyba nie żyje. Nie żyje. No to. Dobra, jakieś książki znalazłem. Coś jeszcze? Okej. Dobra, ja tu będę kończył odcinek, także więc żegnam się tutaj z wami i będziemy się widzieć w jakimś kolejnym odcinku. Dobra. Do bezpieczeństwa jeszcze tu zrobimy kopię. Okej, ja się tutaj będę z wami żegnał, także więc trzymajcie się, na razie, cześć!